GameOn 2017 już za nami, a dokładniej 3 tygodnie za nami, ale jeżeli chcecie zobaczyć, jak cała impreza wyglądała z mojej perspektywy, to zapraszam do oglądania tego odcinka. Na początku chyba należą wam się małe wyjaśnienia. Dlaczego tego materiału nie było 3 tygodnie temu, tylko pojawia się dopiero teraz? Otóż przez całe GameOn 2017 spałem u kolegi w Morawicy i kiedy miałem się już pakować w niedzielę, to zapomniałem wziąć karty pamięci z jego domu. A że do tej pory mi jej nie wysłał pocztą tak jak go prosiłem, no to ta karta dalej leży u niego, a że to była moja jedyna karta, to nie dość, że nie miałem materiału z GameOnu, które potem przesłał przez internet, to dodatkowo jeszcze nie miałem żadnej karty pamięci, żeby nagrać dla was odcinek. Więc musiałem kupić nową, większą, jestem z niej zadowolony, ale mam nadzieję, że moja karta pamięci jeszcze do mnie wróci. Ale dobra, wracając do odcinka GameOn 2017. Jak pamiętacie, powiedziałem wam w ostatnim odcinku, że muszę się pospieszyć, ponieważ niedługo mam busa do Kielc. No i mniej więcej tak było, ponieważ kiedy zmontowałem ten film i wyrenderowałem i go skopiowałem na pendrive'a, zostało mi około jakieś 5-10 minut do busa do Kielc, więc można powiedzieć, że czas był praktycznie perfekt, ale jeszcze musiałem zrobić jedną rzecz. Otóż na nasze stoisko potrzebowaliśmy komputera do streamów i żeby ten komputer do streamów był dobry, musieliśmy ze wszystkich swoich komputerów wyciągnąć cały nasz RAM. Ale zapewne część z was zastanawia się, co ja tam w ogóle robiłem. Otóż można powiedzieć, że byłem swego rodzaju prezenterem stoiska Osupoli, czyli stoiska traktującego o grze Osu, grze muzycznej, na której rozgrywały się turnieje. Kiedy już dotarliśmy na miejsce dzień przed eventem, zaczęliśmy przygotowywać nasze stanowiska, ponieważ musieliśmy jeszcze wszędzie skonfigurować monitory, komputery, zainstalować Osu, przygotować komputer do streamerki, a także podłączyć całe audio. I trzeba powiedzieć, że w jedną noc się z tym nie wyrobiliśmy. Aktualnie jest piątek, znajdujemy się na targach. Jest godzina praktycznie 23, ponieważ było bardzo dużo problemów z naszym stoiskiem dołożenia wszystkiego i wyłącznie. Teraz właśnie Wilczek do mnie idzie. Wilczko, dlaczego do mnie idziesz? Tak naprawdę to szedłem po krzesło, nie wiem czy mnie widać, ale tak. Miło, że jestem na filmie. Tak, jesteś na filmie. Jest! No i tak jak mówię, właśnie siedzimy tutaj od praktycznie 4 lub 5 godzin, nic nie jedliśmy od rana, no i po prostu musimy cały czas przygotowywać to wszystko, ponieważ były problemy z kamerami, były problemy z internetem, którego tak naprawdę w ogóle nie było. No i następne monitory, które mają nam przyjść na stanowiska, przyjdą nam dopiero o godzinie 1:00, dlatego też nie wiem jak to jeszcze zrobimy, ale rano przychodzimy 3 godziny wcześniej i mam nadzieję, że wszystko uda się zrobić jeszcze w czas. Kradnie krzesło. A Wilczek kradnie krzesło. W ten sposób płynnie przechodzimy do pierwszego dnia. Zaraz będzie otwarcie, ponieważ mamy 5 po 10. Tak więc mam nadzieję, że spotkamy się razem z wami w sobotę na GameOnie. Sam GameOn, szczerze powiedziawszy, był naprawdę duży i każdy tak naprawdę mógł znaleźć coś dla siebie. Były rozgrywki LoL'a, CS'a, Hearthstone'a, Overwatcha i innych gier. Dla tych, którzy pasjonowali się technikaliami, były także monitory LG 21x9 144Hz, Gigabyte ze swoimi LED-owymi płytami głównymi Aorusa, wiecie, największe technologie ogólnie. Było wiele stoisk ze swoimi scenami, gdzie prezenterzy rozdawali nagrody wszystkim przybyłym. Była także strefa youtuberów, gdzie można było znaleźć i sam X-Pompę, Denit Rozyniaka, samego DJ-a Palasajda, ponieważ DJ Palasajd chyba drugi albo trzeci rok z rzędu prowadzi tę imprezę, co mu naprawdę dobrze idzie i prowadził właśnie główną scenę i rozdawał tam nagrody i robił małe konkursy. I trzeba powiedzieć, że przybyłych też było naprawdę dużo, ponieważ przy naszym stoisku przynajmniej cały czas można było znaleźć około od 40 do 50 osób, gdzie stanowisk było tylko 10. Przejdźmy teraz do samych turniejów OSU. Otóż trzeba powiedzieć, że były one bardzo prestiżowe, ponieważ Cooler Masters ufundowało klawiaturę mechaniczną dla zwycięzców, a dokładniej modelem Master Keys Pro w różnych wielkościach. No i trzeba powiedzieć, że te turnieje stały na bardzo wysokim poziomie, ponieważ poziom trudności, jaki tam panował, był bardzo wysoki z racji tego, że przyjechali ludzie z całej Polski, no i w sumie nie tylko, bo był jeszcze jeden Litwińczyk, żeby właśnie walczyć o te klawiatury mechaniczne.
strona techniczna także stała na bardzo wysokim poziomie, choć trzeba przyznać, że mieliśmy ogromne problemy i nie wszystko poszło po naszej myśli, ale wydaje mi się, że wszyscy i tak przywiozą do domu wspaniałe wspomnienia, a niektórzy klawiatury mechaniczne, jak już zresztą wspomniałem. Tak jak to było na Saban Fiction Fest, tak też było na Game Onie. Otóż komentowałem razem z najsławetniejszym komentatorem polskim OSU, czyli Beńkiem, nasze turnieje. I trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o porównanie między Sabatem, to naprawdę podskoczył mi skill, jeżeli chodzi o samo komentowanie, ponieważ było mniej jąkania, o wiele szybciej i o wiele bardziej biegle dobierałem odpowiednie słowa, choć trzeba przyznać, że było naprawdę kilka błędów terminologicznych i przez to czat czasami się śmiał ze mnie, że miałem lekkie pomyłki, ale koniec końców wydaje mi się, że wyszło mi to na dobre. Choć bardzo się śmiałem z tego powodu, że cały czas chat pisał: ej, co to za random, kto siedzi koło Beńka, kto to cały czas mówi, ej, w sumie on ma ładny głos, ale kto to jest? I właśnie te odpowiedzi wydawały mi się strasznie śmieszne i mam nadzieję, że właśnie z powodu tamtego wydarzenia w jakiś sposób zostanę w społeczności osób w pewien sposób zapamiętany. A meczem, który za chwilę będziemy komentować, ze mną będzie komentował Beatwolf, będzie pojedynek pomiędzy Hydrą oraz naszym gościem z Litwy, czyli Haganen. No, co nam możesz powiedzieć o tych obu zawodnikach? Jeżeli chodzi o Haganena, to naprawdę, jak on sam to mówił, on naprawdę jest człowiekiem skupionym i spokojnym. Jak sam potwierdził, kiedy go wypytywaliśmy, to co go uspokaja, to są memy. Tak po prostu powiedział. Prawidłowo, prawidłowo. Ogólnie też niektórzy z was mogą się zastanawiać, dlaczego nie widzimy tutaj głównego faworyta. Ostatecznie cały turniej OSU Standard wygrał nie kto inny jak Litwin, zwany Haganenno, który zniszczył tak naprawdę wszystkich polskich uczestników, dzięki czemu zabrał ze sobą swoją klawiaturę mechaniczną do domu. Ale co najciekawsze, kiedy skończyły się wszystkie turnieje, byłem strasznie nabuzowany, po prostu takim poczuciem, że mogę wszystko, mogę wyjść na każdą scenę, porozmawiać ze wszystkimi, zrobić jakieś mini konkursy, ja po prostu dajcie mi jakichś ludzi, to ja mogę im zrobić konkurs. No i tak też zrobiłem. Wchodziłem tak naprawdę na wszystkie możliwe stoiska, na wszystkie możliwe sceny i zacząłem po prostu rozmawiać do ludzi, bo nie miałem co robić i tak naprawdę dobrze mi to szło, ponieważ ludzie bardzo chcieli, żebym został na tej scenie. Tak samo było z główną sceną, ponieważ akurat kiedy tam podszedłem, zaczął się pewien mały konkursik z wiedzy informatycznej. No i wygrałem w tym konkursie, wygrałem to sprężone powietrze, które bardzo mi było potem przydatne, żeby denerwować innych ludzi i dmuchać im sprężonym powietrzem po włosach, ale to inna sprawa. No i przechodząc płynnie do niedzieli, mieliśmy jeszcze jeden turniej, to jest turniej Osumani, gdzie już tego nie mogłem komentować, ponieważ tam terminologia jest o wiele bardziej zaawansowana, przez co mógłbym się tylko skompromitować, dlatego też musiałem oddać mój stołek. Jeżeli chodzi o same problemy techniczne, w większości zostały one zażegnane, dzięki czemu stream przeszedł w miarę pomyślnie. No i można powiedzieć, że tak było do godziny 16, gdzie później już zaczęliśmy się powoli pakować. Ponieważ w niedzielę tak naprawdę już się nic nie działo, oprócz jednego meczu CSGO. I w zasadzie tyle. Teraz podsumowując sam event, naprawdę mi się on podobał, mam nadzieję przyjechać na następną edycję i mam nadzieję następnym razem przyjechać w, można powiedzieć, bardziej poważnej roli. Oczywiście, jak wiecie, zawsze staram się po prostu być tym prezenterem stoiska, żeby po prostu pokazać swoją osobę i móc wspólnie z innymi organizatorami eventu uczestniczyć właśnie w organizowaniu tych eventów. Dlatego też mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. To była moja relacja z Game On 2017. Trzymajcie się i na razie.